Ciepło jak w piekle. Masakra. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak ostro. Salto przy 70 na godzinę zrobiłem. W takich warunkach też trzeba jeździć. Tytuł jest adekwatny do jazdy. Ostro górskie! Witaj na kanale Załóż Kask. Trytytki nie ma szans. Po starcie jest parę zakrętów, tam jest rów. Witam wszystkich, jesteśmy w miejscowości Borki, niedaleko Opola. Warunki na trasie są wyśmienite, pogodowe również są dobre, aczkolwiek może być trochę ciepło. Mamy tutaj zawody z Pucharu Śląska i Opolszczyzny, jest to część cyklu. Szósta runda, organizowana przez Ostra Góra. Więc czekamy na start i jedziemy. No dzisiaj warunek będzie ciężki, od paru dni mamy 30 stopni. Dzisiaj też tak to utrzymuje, więc naprawdę będzie ciężko, półtorej godziny walki w takim słońcu zrobi na pewno problem dla dużo zawodników, albo nawet dla wszystkich, bo to jednak jest ciężki warunek. Na pewno będzie trzeba zjechać, zatankować motocykl, wtedy można chwilę odsapnąć, napić się coś i będzie trzeba jechać, walczyć dalej. Warunki pogodowe są ciężkie, o ponad 30 stopni. Trasa jest dobrze przygotowana, otośmowana. Na pewno będzie szybka. Zdecydowanie wolę błoto. Ale w takich warunkach też trzeba jeździć. Ciepło jak w piekle. Niestety nie udało się ukończyć. Zjechałem po chyba 40 minutach. No temperatura przede wszystkim. No i wiek już. W tym wieku to już ciężko. W takiej temperaturze. Przy takiej trasie. Trasa bardzo fajna, ale wymagająca. No i dobrze, że przeżyłem. No niestety nie udało się ukończyć. Następnym razem może będzie lepiej. Trasa bardzo wymagająca. Temperatura i pogoda nie sprzyjają, ponieważ bardzo jest upalnie i bardzo dużo ludzi tutaj kończy swoją jazdę przed ukończeniem całego wyścigu. U mnie tak niestety się stało i musiałem zakończyć wyścig po dwóch okrążeniach przez pogodę. Yeah.
warunki są naprawdę strasznie jest gorąco. Serio, naprawdę powinni mniejszej temperaturze zrobić to, bo to jest naprawdę ostro górska rzeź. Serio, tytuł jest adekwatny do jazdy. Zjechałem dlatego, bo no już mi się zimno zaczęło robić, zacząłem się telepać i no zrobiłem jedno kółko tak naprawdę. Ale go wziął. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak ostro, no ale dałem radę, ukończyłem. Przyjechaliśmy we trzech z kolegami, no i było super, podoba mi się tu bardzo. Ogólnie do tej pory najtrudniejsze dla mnie te zawody były. Jeżdżę amatorsko tylko, no ale przede wszystkim jest ogień, jest fajnie, jest super. Byliśmy już na kilku zawodach, gdzie było mega trudno, ale te naprawdę są rzeźnickie. Bez kondycji to tragedia. Nie, las ciężki, polana, szybkie odcinki, mega techniczne, belki, opony, podjazdy. Naprawdę wszystko, co powinno być. Chyba najlepsza trasa. Jakby był jeszcze jakiś podjazd taki dosyć spory, to już w ogóle by była taka rzeź, że by się ktoś wywalił, miał podnieść, to pewnie już by się nie dźwignął. Naprawdę fajna sprawa. Impreza super, fajnie zorganizowana. Brawo dla organizatorów. Na pewno tu wrócimy. Przyjechaliśmy ekipą spod Warszawy, z Halinowa, na zawody. Jedne z trudniejszych, na których byłem. Bardzo trudne kondycyjnie. Jest 33-34 stopnie. Las, pedał, deszcz, wszystko paruje, bardzo ciężko się jechało. Przeszkody nie były te najtrudniejsze, najgorsze były, no słońce było najgorsze. I brak kondycji, co tu więcej mogę powiedzieć. Trzeba ćwiczyć, może będą następne zawody lepsze. Dawaj Tomek, dawaj! Pięknie, masz go, spokojnie. Chyba ręka. Jedzie dalej. Jedzie dalej, twardziel. Tak jest. Generalnie trasa bardzo szybka, technicznie, w sensie dużo zakrętów, taki po płaskim, po polu, w kolinie. Były też elementy jakieś tam super enduro, typu jakieś tam opony, hopki, belki. Start poszedł mi bardzo dobrze, wygrałem go, jednak na takim szybkim elemencie trasy, po tym jak wyprzedziło mnie dwóch kolegów, w kurzu nie zauważyłem buli, górki, tam miałem dosyć dużą wywrotkę, można powiedzieć, że salto przy 70 na godzinę zrobiłem, no co spowodowało, że wyścig miałem trudny, goniłem. Gdzieś tam pod sam koniec stawki wylądowałem, ale udało mi się dogonić do drugiego miejsca, jestem bardzo zadowolony. Fajnie trasa oznaczona, miejscami szybka, miejscami kręta, wolna, naprawdę była zróżnicowana, tak więc było super. No przebieg zawodów bardzo dobrze, ciężkie zawody, jedne z cięższych, bardzo gorąco. Już tak w połowie zawodów dało się odczuć, że jednak jest ten upał. Podobało mi się, bardzo podobała mi się trasa, szybkie zakręty, przelotówki, no motor leciał już praktycznie do odciny.
Udało mi się wykręcić najlepszy czas zawodów. Ciężko było, ale się udało. Temperatura dała w kość. Mimo tego jakoś bardzo mocno się nie kurzyło, jak niektórzy myśleli. Dosyć mokre, twarde koliny, w których się bardzo dobrze jechało. Troszkę ciasny las, ale daliśmy radę. Ukończyliśmy cały wyścig na drugim miejscu. Zawody zaliczone, no było ciężko, z tego co słyszałem to jakieś 50% nawet nie ukończyło chyba wyścigu, bo pogoda jednak dała we znaki. Prawdopodobnie chyba pierwsze miejsce z tego co mi się wydaje, chociaż były problemy małe na trasie, parę gleb na przeszkodach. Po drugim chyba winklu też po starcie była mała gleba, tam chłopaki troszkę po mnie pojeździli, ale udało się to nadgonić, dojechać chyba pierwszemu, zaraz się prawdopodobnie dowiemy. No co, zawody na pewno na plus, bo mówię, jest wynik, aczkolwiek no bardzo ciężko, na pewno mówię, temperatura, dzisiaj nic nie chciało pomagać, nie, ale chłopaki też na trasie zrobiły robotę, lali wodą, więc na plus. Masakra. Masakra. Było ciężko. Subskrybuj kanał i bądź na bieżąco z kolejnymi filmami. Pamiętaj, załóż kask.